Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta w ostatnią sobotę miały swoje święto. Przy muszli koncertowej odbył się wówczas czwarty piknik z organizacjami pozarządowymi. Wydarzenie to nie odbyłoby się, gdyby nie pomoc i wsparcie ze strony pani Iwony Wiklik, która dba o organizacje pozarządowe. To już czwarty piknik organizacji pozarządowych. Tutaj organizujemy co rok, staramy się organizować. Dla niektórych władz w innych miastach to organizacje pozarządowe są solą w oku. U nas uważamy, że to jest sól naszej zawierciańskiej ziemi, bo one nas wspierają, wspierają samorząd, dbają o mieszkańców. Tam, gdzie my czasami nie możemy dotrzeć do jakichś spraw formalnie dla mieszkańców załatwić, organizacje pozarządowe robią to często za nas. Dlatego jesteśmy im bardzo wdzięczni i dzisiaj jest ich święto. Staramy się z roku na rok coraz więcej dawać, przekazywać środków. To w tej chwili około 1 000 000. Przekazujemy dla organizacji pozarządowych różnego typu. W tym roku około 50 dotacji na różne działania. Każde ze stowarzyszeń chciało się zaprezentować z jak najlepszej strony. Jestem przedstawicielem Jurajskiego Szwadronu Kawalerii imienia Jana III Sobieskiego. Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Zajmujemy się rekonstrukcją oddziału kawaleryjskiego z czasów II Rzeczypospolitej Polskiej. Zazwyczaj jesteśmy tutaj na obchodach patriotycznych 3 maja, 11 listopada. Zrzeszamy osoby młode, które chcą jeździć konno, które jeżdżą konno. No i interesują się historią. Jeździmy konno, występujemy jako, mamy jako poczet sztandarowy. No jesteśmy na uroczystościach patriotycznych, jako taka grupa, którą widać po prostu. Wszystkie miody są dobre, ponieważ są, no, można powiedzieć, wyprodukowane, zrobione przez pszczoły. One są faktycznie gryczane, lipowe. To są mikroelementy, to są po prostu śladowe ilości pyłków, które mogą mieć wpływ na określone choroby, wspomagać w leczeniu. Zalecają, żeby na wieczór do szklanki wody nalać ciepłej i włożyć łyżkę miodu i to zostawić do rana. Rano wcisnąć cytryny i na trzo wypić. Reprezentuję grupę osób niepełnosprawnych z pierwszą i drugą grupą inwalidztwa, dorosłe dzieci z różnymi schorzeniami, od porażenia mózgowego, niechodzące dzieci z Downem, niedosłyszące, niedowidzące, także skupiamy całą rzeszę osób niepełnosprawnych i dorosłych, i dzieci. Witam wszystkich serdecznie, ja reprezentuję Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku, to jest jedna z najprężniej działających organizacji w mieście. Za mną są ludzie, bez których by tej organizacji nie było. Jest nas tylko 660. I musimy się pochwalić naszym stoiskiem, które jest za mną. Rozpoczynamy rok akademicki. To już będzie 11, bo mieliśmy 10-lecie w tym roku. I również rozpoczynamy 3 bardzo dobre projekty. Jeden jest projekt ASOS-u, Sobie Potrzebni. Będziemy go realizować z młodzieżą i dziećmi ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w Zawierciu. Drugi projekt jest projektem dotyczącym bezpieczeństwa seniora, mianowicie na ulicy, w sieci i w domu. Trzeci projekt jest zwrócony w kierunku rekreacji. Mamy 26 sekcji, mamy sekcje sportowe, turystyczne, plastyczne, mamy lektoraty języków obcych, języka angielskiego, języka rosyjskiego. A ja już 10 lat występuję w Teatrze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Reżyserem naszym jest pan Józef Niedźwiecki. Mamy piękne sztuki opracowane. Dostaliśmy w Warszawie pierwsze miejsce. Mamy się czymś poszczycić. Takie wydarzenie to świetna okazja do tego, aby mieszkańcy Zawiercia dowiedzieli się o tym, jakie stowarzyszenia działają na terenie miasta i co należy do ich obowiązków. Moje nazwisko Cierpińska Czesława, jestem prezesem Stowarzyszenia Amazonek i osób z problemami onkologicznymi. I mam taką serdeczną prośbę do wszystkich kobiet Zawiercia i całego powiatu, bo 9, 10 i 11 października przy Miejskim Ośrodku Kultury na parkingu będzie zorganizowane przez nas, przez to nasze stowarzyszenie,
będą badania mamograficzne i przy okazji można też jeszcze dodatkowo sobie zrobić badania w kierunku osteoporozy. Dzień dobry, nazywam się Klaudia Kułach i reprezentuję tutaj właśnie Kuźnię Młodych Talentów i Centrum Inicjatyw Lokalnych. Przede wszystkim są to działania, które skupiają się i na promowaniu lokalnych tradycji, na promowaniu lokalnych organizacji, grup nieformalnych, stowarzyszeń. I tym się zajmuje właśnie Centrum Inicjatyw Lokalnych, natomiast Kuźnia Młodych Talentów zajmuje się szkoleniem pracowników na odwzorowanych stanowiskach pracy już pod konkretne przedsiębiorstwa oraz prowadzeniem spółdzielni socjalnej, czyli zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, które wdrażają się w rynek pracy zawodowej. Podczas pikniku na scenie zaprezentowała się także Patrycja Gottfried. Gadu, 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 no co? Baju, 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 baju w dzień. Gadu, 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 gadu nocą. Baju, 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 baju w dzień. Gdzie wdowa do wdówki mówi kochana, gdzie kot w rękawiczkach czeka na mysz, gdzie każdy ptak zna swego pana, tam wiedzą co jesz, co pijesz, gdzie